Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, często ludzie się zastanawiają, jak to się stało, że w Ameryce zbudowano komunizm. No, komunizm zbudowano drogimi uniwersytetami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to brzmi dosyć dziwnie, tak? Komunizm zbudowano drogimi uniwersytetami. No ale drogie uniwersytety są, mogą być subsydiowane. No jeżeli są subsydiowane, no to to jest wielka rola dla wielkiego rządu. No i rząd komunistyczny zawsze uwielbia wszystko kontrolować. No i kontroluje szkolnictwo. Wszyscy się dziwią, dlaczego w Ameryce szkolnictwo jest płatne. No a teraz wysłuchajcie, to będziecie wiedzieli, dlaczego założenie było takie, żeby szkolnictwo było prywatne i było płatne z własnej kieszeni, a nie państwowe. W Ameryce jest 1,6 tryliona dolarów pożyczek w studenckich. Studenci pożyczyli pieniądze na szkołę. 1,6 tryliona. No, należy 45 milionów studentów oddaje te pieniądze, czyli to tak średnio wychodzi 35 tysięcy na jednego pożyczającego studenta. 1,6 tryliona to są nieprawdopodobne ilości pieniędzy. No jedynie więcej, gdzie są pieniądze pożyczone przez prywatnych obywateli, no to jest w pożyczkach na nieruchomości. Przepraszam, no bo w Ameryce kupuje się domy na pożyczkę, z reguły ludzie kupują na 30 lat, nie mieszkają tam 30 lat, no ale pożyczka jest rozliczona na 30 lat. Pośrednik bierze 6% od sprzedającego, także to jest duży koszt. Miasto bierze 1% od wartości, to też jest duży koszt. No ale można kupić, sprzedać za 4-5 lat, za 2 lata, kiedykolwiek tam jest, ale raty są obliczane na 30 lat. No i to pożyczki na nieruchomości są większe troszeczkę niż pożyczki studenckie. No i te studenckie pożyczki, no to cały ten kryzys, no to gdzie on jest? No w rządzie, tak? W urzędach, w rządzie, w państwowych i w nieprawdopodobnych wielkich subsydiowaniu tego czesnego. No i Czy szkoły w Ameryce są o edukacji? No już nie. Już od tak 30-40 lat uczelnie, uniwersytety, no to są po to, żeby po prostu produkować socjalistów. No i produkują socjalistów, produkują demokratów, produkują ludzi przekonanych, że komunizm działa, że socjalizm działa. 60% młodzieży wierzy, że socjalizm działa. Zapożyczają się po uszy. Rząd nakazuje wszystko robić, zabiera wolność, a oni wierzą, że po prostu działa. Teraz Biden teraz wyskoczył z planem dla amerykańskich rodzin. No i to brzmi wszystko pięknie, ładnie, ale jednak co to spowoduje? No to spowoduje, że cały ten cykl odnowa uzależnienia, zniewolenia obywateli od rządu, od państwa, od komunizmu jest znowu coraz większy. Cały ten kryzys pożyczek studenckich, no to nie jest nowa sprawa. No ale on przyspieszył w 2010 roku, kiedy był Obama, Muhammad Obama, no i zaczęła się ten Obamacare, czyli te przymusowe ubezpieczenia społeczne. No Obamacare to nie jest opieka społeczna. Obamacare, no o co to chodziło? To zmuszała ludzi, żeby sami sobie wykupywali. Jak nie wykupywali sobie sami ubezpieczenia, no to mieli prawo nie wykupić ubezpieczenia, ale wtedy musieli płacić karę za to, że nie płacą ubezpieczenia. No i w 2010 roku kongres prawodawcy zdecydowali, że przełożą z Ministerstwa
edukacji, przesuną te cały ten balans tych pieniędzy w zasadzie, żeby zapłacić za Obamacare. No i teoria była taka, że rząd może zarobić na tanich pieniądzach, no w sumie sam drukuje, no i że jeżeli pożycza i studenci oddają, no to będą pieniądze na to, żeby płacić za tą utopijną Obama Care. Office, te biuro kongresowego budżetu przewidywało, wyliczało, ci kretyni eksperci wyliczyli sobie, że oszczędzą tam około 68 miliardów dolarów pomiędzy 2010 rokiem i 2020. No ale banda kretynów z Ministerstwa Edukacji, oni w zasadzie, to biurokraci, nie znali się na pożyczkach, to nie byli eksperci od pożyczania, nie przewidzieli, że jednak jakiś zastaw, czy jakiś, nie przewidywali możliwości, że ci, co pożyczają pieniędzy, nie będą oddawać tych pieniędzy. No i rezultatem na dzień dzisiejszy jest taki, że no były tanie pożyczki, były pożyczki dostępne do wszystkich, no ale 500 miliardów nie jest zapłaconych przez studentów, no to także jest 500 miliardów niezapłaconych przez studentów, no to kto jest w kolejce do zapłacenia? Podatnik jest w kolejce do zapłacenia, także brali najróżniejsze te kursy picia wina i grania na fujarkach. Jakieś krytyczna teoria ras, jakieś genderyzmy i tak dalej, i tak dalej. Uczyli się, brali te pożyczki, no i później nie spłacali. Dla wielu socjalistów, dla wielu demokratów ten dług społeczny, ten dług za uniwersytety, no to jest jednym wielkim sukcesem. Dlaczego? Dlatego, że oni wierzą w to, że rząd powinien spłacić i zapłacić, powinien płacić za szkolnictwo, za uniwersytet. No i wtedy te wszystkie niespłacone pożyczki, demokraci, socjaliści mówią, że rząd musi spłacić i podatnik musi spłacić. Do tego jeszcze ten amerykański plan rodzinny Bidena, no to planuje jeszcze do tego, że będzie właśnie 30% pieniędzy dane na te niespłacane pożyczki, na tą publiczną edukację. No i to jest wszystko spłacone przez podatnika. No kiedyś w latach 1970 to 60, no to uczelnie były dosyć tanie, tańsze. Z opowiadań starszych ludzi, którzy kończyli tu studia w Ameryce, no to oni mówili, że praca w czasie high school, czyli 8 do 12 klasy, pracowali gdzieś w pizzerni wieczorem po godzinie, dwie, dorabiali sobie jakimiś tam rozwożeniem gazet czy jakichś innych, w czasie wakacji zarabiali, pracowali. No i te pieniądze w zasadzie starczało im na czesne. Rodzice zapłacili miesięczną czy dwumiesięczną pensję. No i całe te studia były opłacone. No w tym momencie, kiedy komuniści zaczęli subsydiować, bo powiedzieli, że uczelnie są za drogie, no to wtedy co się stało? To się stało to, że w zasadzie subsydiowanie uczelni i subsydiowanie ochrony zdrowia czy ubezpieczeń społecznych, no to spowodowało to, że w Ameryce przez ostatnie 20 lat corocznie szkolnictwo, cena szkolnictwa wzrastała o 4%, a subsydiowanie czy gwarantowanie przez rząd ubezpieczeń zdrowotnych wzrastało o 3%. Także, że to jest po prostu galopująca inflacja, porównując do 1,5% wzrost cen we wszystkich innych miejscach, czy przemysłu, czy gospodarki narodowej.
To, że rząd, że Waszyngton komunistyczny, Waszyngton wciąga się do tej całej kontroli edukacji, no to jest to, że jak rząd daje pieniądze, no to rząd żąda, tak? To nie jest tak, że wujek, Uncle Sam, czyli wuj sam da pieniądze i nie ma jakichś tam ograniczeń, no bo uniwersytety, no to są instytucje nie dla zysku. To są uniwersytety, to są traktowane jak kościoły czy biblioteki, no ale czasami te wyniki są takie, że na przykład Harvard wykupił pół miasta, w którym ma swoje siedziby. No i tak jak te wszystkie nieruchomości należały do prywatnych ludzi, czy należały do różnych firm inwestycyjnych, no to miasto dostawało pieniądze. No to na każdym uniwersytecie w Ameryce jest tak. Kiedy uniwersytet kupi, powiedzmy, hotel na 100 czy 200 miejsc i zamieni go na bursę studencką, no to hotel, kiedy był hotelem, no to płacił tam 100, 200, 300 tysięcy dolarów podatku od nieruchomości, płacił podatki od tych pieniędzy, którzy ludzie płacili za te pokoje. Także 200, 300 czy 500 tysięcy miasto dostawało. Uniwersytety kupują to, przerabiają to na bursy, na w zasadzie hotel dla swoich studentów, no i te 500 tysięcy dolarów znika. Także, że oni po prostu są konkurencyjni i mają tyle forsy, że mogą wszystko wykupować. Jest taka sprawa, że powiedzmy jest... Rząd również zmusza uniwersytety czy te banki, żeby anulowały pożyczki dla tych ludzi, którzy zdecydują się pracować dla rządu, tak? Także, że tak jak w Polsce czy w krajach socjalistycznych, to no ale to jest przewidywalne. Jeżeli rząd daje coś za darmo, no to każe pracować dla tego rządu i to już koniec wolności. No do tego jeszcze proporcje tych pożyczek. W zasadzie dzieci bogatych ludzi, no to chodzą bardziej często kończą uniwersytety, kończą koledże. No i dużo tych komunistów proponuje, żeby to redukować, czy zapominać, to tutaj to się nazywa tak forgiveness, czyli zapomnieć o tych pożyczkach. No ale wyliczenia są takie, że w sumie ci najbiedniejsi to i tak dostaną najmniej niż ci co bogaci. Także 40%, dwie piąte pieniędzy dostanie 6, w zasadzie 2/3 pieniędzy, które są wypłacone, no to ta górka, która najwięcej zarabia. Także to jest dosyć duży idiotyzm. No ale gdzie jest najbardziej ważne to wszystko dla rządu? No, że produkują po prostu wyborców. Uniwersytety, 95% amerykańskich, to jest super lewacka. To jest po prostu jednopartyjna. To jest partia komunistyczna już dzisiaj. No i oni popierają wielki rząd, popierają wielką kontrolę. Ideologicznie koledże, uniwersytety, no to poszły tak strasznie w lewo, że to jest po prostu nie do uwierzenia. Tam są po prostu czyści socjaliści, czyści marksiści. Wielu profesorów deklaruje się w Ameryce na uniwersytetach, szczególnie na tych państwowych, stanowych. Oni się często deklarują jako marksiści. No, to jest nie do uwierzenia, ale tak jest. No, polityka cała, no to daje profesorom i administratorom takie prawa, że te pieniądze rosną, te czesne, po prostu nie ma końca. No i to
tak jest z subsydiowaniem. Kiedy rząd zaczyna coś subsydiować, no to i tak prędzej czy później pieniądze, które ceny są podnoszone, no bo subsydiowanie subsydiowaniem, a to, co ludzie mogą zapłacić, no to mogą zapłacić. No i jest po prostu jedna wielka inflacja i tak jak wspomniałem wcześniej, szkolnictwo i ubezpieczenia społeczne po prostu galopuje. Produkują socjalistów za ciężkie pieniądze, no a później starają się zapominać o ich pieniądzach. Cały ten rząd, no, od przedszkola do 12 klasy, czyli do szkoły średniej, no to organizacja Bidena, czy administracja Bidena nie chce żadnej konkurencji prywatnych szkół, nie chce konkurencji dla wyboru szkół, nie chce takich szkół stworzonych poza ministerstwem edukacji. No po prostu jest zamordyzm edukacyjny. Biden mówi, że będzie oferował za darmo dwuletnie studia, no to takie połowiczne studia, no bo normalnie no to są czteroletnie, żeby uzyskać tytuł, no to są czteroletnie, to on proponuje takie to się nazywa community college, czyli taki komunalny, taki mały, gdzie chodzą ludzie, nie muszą lokalnie. W zasadzie lokalnie mogą mieszkać z rodzicami w Kanadzie. W Kanadzie ten community dwuletni jest dosyć popularny, no bo później ci dobrzy uczniowie, no to mogą zrobić ten transfer tych kredytów, czyli tam jak uczą się, no to tam są tam egzaminy, tam najróżniejsze te kredyty. To jest bardziej tam, no nie jest to skomplikowane, no ale to jest wyjaśnienie na inny filmik. No ale teraz problem jest taki, że nawet teraz, kiedy płacą za ten tańszy dwuletni college, no to 1/3 tylko w zasadzie zostaje absolwentami. Także jeżeli będzie to za darmo, no to już chyba 1/10 będzie tylko absolwentami i po prostu te pieniądze będą znowu wsiąkać i podatnicy będą płacili więcej. No Trump no to za prezydentury Trumpa dużo było takich badań, gdzie tam normalni ludzie patrzyli się, jak ten darmowe uczelnie poza Ameryką działają. No i oni właśnie doszli do wniosku, że finansowo te wszystkie, żeby się tam dostać, co trzeba spełnić, ile się zarabia i tak dalej, no to jednak doszli do wniosku, że w Ameryce jednak te płatne bardziej się opłacają w ciągu całego życia tych studentów. Trump również co on robił to, żeby jakoś znowelizować cały ten banki prywatne, żeby wyrwać finansowanie przez Ministerstwo Edukacji, no bo te pieniądze w tym Ministerstwie Edukacji, no to w zasadzie nie ma to sensu, żeby Ministerstwo Edukacji. Trump chciał, żeby ograniczyć pożyczki dla szkół, czyli efektywnie to, żeby szkoły nie podwyższały nieustannie tych opłat, żeby ci, co pożyczali, żeby płacili więcej procentowo z tego, co zarabiają. No i przede wszystkim nakazać to, żeby uczelnie partycypowały w tych stratach finansowych, jeżeli studenci nie spłacają, no bo nie znaleźli pracy czy coś takiego. Cały ten kryzys, no to jest zrobiony przez rząd, no i rząd teraz chce kontynuować i jeszcze będzie gorzej. Rząd po prostu potrzebuje wyborców, a wyborcy ciągle są straszeni kijem, no i dostają marchewkę, no i są przekonani, że złapali Pana Boga za nogi, no ale to jest jedno wielkie oszukaństwo, to jest jedna wielka chucpa. Wszyscy ci postępowi
politycy, no to, to tylko propagują socjalizm, te wszystkie kampanie. No i to mamy, co mamy. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, monetyzowanego filmiku. Klikajcie na monetyzację, na reklamy, piszcie swoje komentarze. Zdrowia dla normalnych.